akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. Boże Ojcze Wszechmogący, bogaty w miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej miłości objawionej przez Syna w Duchu Świętym. Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy ukrzyżowania i zmartwychwstania stała się miłością zwycięską. Duchu Święty, Duchu prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas. Gdy zbliża się 100. rocznica cudu nad Wisłą, który w sierpniu 1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania, my, pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi poprzednicy, przybywamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę narodowi. Tutaj, na Jasnej Górze, uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi, potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych, nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej ojczyzny. W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła, który dostrzegł w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, który przypomniał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz naród wyczytał w jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień. Wraz z Maryją, Bogorodzicą, Dziewicą, Królową Polski i świętymi patronami błagamy o ratunek dla naszej ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu. W duchu aktu zawierzenia przez biskupów polskich sprzed 100 lat wyznajemy w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych świętych patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy. Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. Przemień serce nasze na wzór Twojego boskiego serca. Przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski, a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili. Najświętsze serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania, duchowieństwo osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy Polskę stanowią w kraju i poza jej granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechu, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, które jest naszą przedziwną pomocą i obroną. Boga Rodzico Dziewicu, Królowo Polski, nasza jasnogórska Matko, ku Tobie wznosimy
dzisiaj naszą ufną modlitwę, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną mocą. Maryjo, pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny akt zawierzenia świata, Kościoła, a także naszej Ojczyzny, który w dniu 25 marca 2020 roku wypowiadał przewodniczący Konferencji Episkopatu Portugalii w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej ziemi. Najświętsze serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. Amen.